Hej, witam was wszystkich w moim garażu. Dzisiaj, panowie, słuchajcie, dzisiaj chciałem wam pokazać takie kilka moich narzędzi, których ja używam do między innymi pracy w garażu, przy autkach, no i ogólnie takich pracach instalacyjnych. To będą, słuchajcie, narzędzia typu wkrętarki. Chciałem podzielić się z wami, słuchajcie, moimi wrażeniami na temat obsługi tych narzędzi. Jeszcze troszeczkę jestem zmarzlak, także te prace przy samochodach, no to się trochę tam odłożyłem. No są tacy, którzy cały rok to robią i tam nie patrzą na te warunki pogodowe. No a ja to zaczynam, jak jest tam kilkanaście stopni, to wtedy zaczynam coś tam przy tych autkach grzebać. Słuchajcie, ja zaraz wam pokażę kilka wkrętarek, których używam ja. No i troszkę o nich tam opowiem w skrócie. Także zaraz widzimy się z powrotem. Ok, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Zobaczcie, ja tutaj przygotowałem kilka takich wkrętarek, które chciałem wam zaprezentować. I może króciutko najpierw o tych wkrętarkach. Słuchajcie, ja przygotowałem tutaj kilka typów wkrętarek. Taką malutką wkrętarkę, słuchajcie, do podłączenia na akumulator. Ono się po prostu tutaj podłącza, słuchajcie, tą wkrętareczkę specjalnym wtykiem. O, tutaj specjalny wtyk, widzicie, ją podłącza się pod zasilanie. W tej chwili rozładowana jest, także wam niestety nie zaprezentuję, ale to, co możecie realizować sobie, można realizować za pomocą tej wkrętarki, to takie, jakieś takie, słuchajcie, drobne prace przy na przykład rozkręcaniu deski rozdzielczej, gdzie tam mamy, słuchajcie, takie no niewielkie momenty tych śrub, które wkręcane są w plastiki, no to taką wkrętareczką sobie spokojnie już może coś tam, słuchajcie, no jak najbardziej podziałać. To nie jest ciężkie, bardzo łatwe w użyciu. Tutaj się, słuchajcie, z przodu montuje bit, zaraz wam to pokażę. Także to, co możemy zrobić, to sobie po prostu zamontować bit do tej wkrętarki. Proszę bardzo, to ładnie pasuje. Jest magnesik, także tak jak widzicie. O, troszkę skupienie mi ucieka. O, także tak sobie montujemy do tutaj uchwytu i w tym momencie to jest ten bit, który ja montowałem, to jest Philips o wymiarze, słuchajcie, jedynka, i w tym momencie wszystkie śruby krzyżowe możecie tym ustrojstwem sobie ewentualnie odkręcać. Słuchajcie, następną wkrętarkę, którą ja używam, to jest taka wkrętarka, raczej muszę wam powiedzieć, do drewna. Do drewna lub do miękkich takich elementów, gdzieś tam do plastiku też, czy do jakichś innych miękkich materiałów. To jest sparki taki, o, widzicie. Ona nie ma zbyt wielkiego momentu obrotowego i to, co ona ma, to praktycznie ma dwa biegi, bieg wolny i bieg, o, teraz mamy bieg wolny i bieg szybki, o, w ten sposób, o. Także jakieś tam proste nawet ewentualnie przygotowanie do, słuchajcie, napraw blacharskich, to taką wkrętareczką można jak najbardziej działać.
Z tym, że taka wkrętarka, to muszę Wam powiedzieć, że raczej to jest zastosowanie do takich prac instalacyjnych, jak na przykład ja mam tutaj płyty OSB, no to w momencie jakbyście chcieli zamontować osprzęt sobie taki zewnętrzny, instalację elektryczną, to taką wkrętarką myślę, że jak najbardziej spokojnie możecie sobie temat ogarnąć. Taka bardzo fajna i ciekawa funkcja tej wkrętarki to jest tutaj, mamy, zobaczcie, podświetlenie diodowe, także jak gdzieś tam nawet w takim półmroku coś robicie, to spokojnie tutaj można sobie ten punkt wkręcenia podświetlić tym punktem świetnym za pomocą diod. Także bardzo fajna sprawa i przydatna. Z tym, że tak jak mówię, no, ta wkrętarka to jest takie raczej zastosowanie amatorskie, także tego bym nie radził gdzieś tam Wam stosować do prac przy samochodach, no chyba że nie macie innej możliwości, to w tym momencie pracę z takim urządzeniem, no to po prostu jesteście skazani, jak nie macie innej. Najczęściej na przykład jak gdzieś tam, słuchajcie, dokonuję jakichś szybkich wykrętów, jeżeli chodzi o elementy jakieś tam metalowe, czy zderzaki, czy słuchajcie, elementy nadkoli, to ja często posługuję się tego typu wkrętarką. To jest, słuchajcie, już to taki sprzęt, można powiedzieć, dużo lepszy, Makity. I to jest, słuchajcie, wkrętarka na 12V, ale o troszkę zmniejszonym gabarytach. Ona ma, tak jak widzicie, trochę mniejsze wymiary. Ma też dwa biegi. Mam bieg wolny, jak widzicie. I ma, słuchajcie, bieg szybki. Czyli, i zobaczę, to co ma ciekawego, no to ma podświetlenie też punktu, w którym działacie. Czyli jeżeli coś wkręcacie, czy możecie też wiedzieć, jak przerzucicie sobie na ten drugi bieg, szybszy. I tak ja to stosuję, że tą wkrętarkę często też, słuchajcie, stosuję do wiercenia do prac domowych, czy tam na przykład przy aucie, jak coś trzeba sobie tam szybko przewiercić, to ta wkrętarka też bardzo fajnie się, słuchajcie, sprawdza. Jest dosyć duża możliwość regulacji tego elementu, o, widzicie, czyli tego mocowania przykręcenia. Tu mam aż 12 pozycji praktycznie i ostatnią pozycję, którą możecie ustawić, to jest pozycja, na której możecie wiercić. A w tym momencie zobaczcie, ja tu ustawiłem pozycję, czyli przekręcamy wkrętarkę do końca. W tym miejscu możemy po prostu wiercić. To jest taka, poza tym, dosyć profesjonalna, muszę Wam powiedzieć, już wkrętarka z wymiennymi akumulatorami. To są akumulatory litowo-jonowe. One, słuchajcie, wkłada się do stacji dokującej, no i w tym momencie się je ładuje. Także obsługa tego jest bardzo szybka, bardzo sprawna i bardzo poręczna. I to jest taka mniejsza wkrętarka, którą ja, słuchajcie, używam. Czyli Makita, no to już jest taka bardzo fajna sprawa. No, koszt takiej wkrętarki to jest, słuchajcie, ja dokładnie pamiętam, ile za nią dałem, ale to jest około chyba 300-400 zł, mniej więcej tak to wygląda. Słuchajcie, taką następną wkrętarkę, którą chciałem Wam zaprezentować, to jest też, słuchajcie, Makita. Ona troszeczkę jest w tej chwili wymęczona. O, widzicie? Też ma dwa biegi.
przekręcanie i wiercenie. I ta Makita już troszeczkę ma większy moment obrotowy i słuchajcie, ja tego już używam na przykład przy moim bokserku. Na niektórych filmach tam ja go pokazuję, jak on wygląda. No to wszystkie te sprawy blacharskie, gdzie ja musiałem, słuchajcie, sobie niejako podszczepić lub przygotować do spawania pewne elementy, czyli na przykład wstępnie je przywiercić, no to właśnie za pomocą tego typu wkrętarki to słuchajcie, ja to przekręcałem. Ta wkrętarka to słuchajcie już ma 16 poziomów, jeżeli chodzi o moc przekręcenia. I oczywiście tak jak w tej poprzedniej mamy też słuchajcie funkcję wiercenia, czyli w momencie jak ustawicie tutaj to ten punkt, czyli wiertło, no to macie praktycznie pełną moc do wiercenia. Tutaj nie będzie wam to sprzęgło pracować, natomiast macie na mechanizmie pełną moc do wkręcania, do wiercenia, przepraszam, tej wkrętarki. No i tutaj mamy wrzeciono, za pomocą którego sobie możemy osadzać, tak jak widzicie, nasze bity. Także to było tyle na temat takich wkrętarek 12-woltowych. Zaraz wam pokażę taką wkrętarkę, wiertarkę, którą ja używam chyba najczęściej przy autach, aczkolwiek od kiedy mam pistolet pneumatyczny na kompresor, to troszeczkę ona mniej sobie pracuje, ale do częściowego wykręcania szurów na przykład, żeby nie kręcić ich dużo grzechotką i szybciej na przykład śrubę wykręcić z jakichś tam elementów, no to ja tej wkrętarki używam. Mówię, słuchajcie, o takiej już, no jest to, jest taka ciężka wkrętarka 18-woltowa o dużym momencie obrotowym. Słuchajcie, ta wkrętarka ma około 200 Nm, 200 do 300 nawet. Muszę wam powiedzieć, czyli wstępnie można już tutaj na przykład sobie koła zakręcić, czy dociągnąć na przykład jakieś śruby, słuchajcie, czy przy silniku, czy jak montujecie jakieś na przykład poduchy silnika, czyli jakieś tam stopy, spokojnie koło, szpilki koła, z tym sobie dociągniecie jakieś tam wahacze, czy inne elementy takie drobniejsze, zawieszenia, no to wstępnie już sobie widzicie, można sobie taką wkrętarką dociągnąć. Ona też ma, o tak jak widzicie, podświetlenie za pomocą diod, czyli nawet wieczorem, jak już tam w późnych godzinach gdzieś tam działacie, to spokojnie sobie tym sprzętem jesteście w stanie sobie poradzić. Zobaczę, ja mam takie tutaj zainstalowane narzędzie bit na jedną drugą, czyli tą wkrętarką na przykład mogę tutaj sobie już operować z kluczami nasadowymi. Także zaraz wam pokażę mniej więcej w jaki sposób ja to robię. Ok, zobaczcie, ja mam w tej chwili w ręku nasadki, to są takie nasadki udarowe i one, zobaczcie, sobie spokojnie będą pasować na, o widzicie, właśnie na ten bit jedną drugą. No i na przykład jak macie szpilkę popuszczoną od koła, no to nie trzeba jej tam kręcić na przykład ręcznie jakimiś tam kluczami, tylko widzicie, można sobie spokojnie, o, pokażę wam jak to wygląda,
Widzicie, można bardzo szybko sobie odkręcić taką szpilkę za pomocą tej wkrętarki. Także jest to, słuchajcie, bardzo dobre urządzenie, dobrej jakości. Koszt takiej wkrętarki, żeby wam nie skłamać, to chyba był, no, ona kosztowała w granicach, teraz to troszkę poszło wszystko niżej, chociaż nie jestem pewny, czy to tak było dużo niżej, no na pewno około 1000 zł to taka sprawdza, taka, przepraszam, wiertarka, wkrętarka będzie was kosztować. No i tą wkrętarką już możecie sobie jak najbardziej wiercić w różnego typu elementach, jak najbardziej już w metalu też możecie wiercić, bo to jest bardzo duży moment. Także na pewno fajna rzecz do majstrowania. I taka ciekawa, słuchajcie, informacja jeszcze o tej wkrętarce, to taka, że mamy tutaj trzy prędkości obrotowe, czyli wolno, średnio i bardzo szybko. Ta trójka, czyli ta bardzo szybko, to jest do tego, żeby, o, widzicie, to szybko zasuwa, to jest po to, żeby dokonywać po prostu wiercenia. No i tutaj mamy jeszcze jedno udogodnienie takie, że nie musimy tutaj sobie przełączać na przykład tej siły sprzęgła, tylko jeżeli chcemy wiercić, to praktycznie, słuchajcie, od razu możemy przełączyć sobie na tryb wiercenia i w tym momencie już mamy gotowe urządzenie do pracy. No jeżeli chodzi o samo, słuchajcie, ładowanie tego sprzętu, no to jest tak jak w tych innych wkrętarkach, mamy przenośny, taki wyjmowany akumulator, to jest, słuchajcie, tu jest taki już dosyć spory akumulator, bo ma 3 Ah litowo-jonowy, także bardzo porządna sprawa. I napięcie, jakie tutaj mamy do dyspozycji, to mamy 18 V, czyli no za pomocą tego akumulatora to możemy już tutaj sobie naprawdę sporo, słuchajcie, podziałać. Tak to w skrócie wygląda, jeżeli chodzi o nasze, słuchajcie, wkrętarki w garażu. Także to jest sprzęt, który używam ja. No i muszę powiedzieć, w takich zaawansowanych robótkach to może ta starki, to ono, ta, ja jej rzadko używam, bo to tam raczej sobie jej używam przy takich właśnie pracach z karton gipsem, czy przy montażu na przykład jakichś nowych elementów, po prostu w wyposażeniu garażu. Najczęściej, której używam, to, słuchajcie, to jest ta właśnie mała wkrętareczka, leciutka, którą bardzo łatwo chwycić. Ona jest nieduża, dosyć lekka i praktycznie jest najbardziej uniwersalna. Zaraz wam pokażę, jak wygląda proces ładowania, jeżeli chodzi o akumulatory do naszych wkrętarek. Ok, zobaczcie, jesteśmy z powrotem, mamy w tej chwili przygotowane dwa punkty do ładowania naszych akumulatorów przy naszych wkrętarkach. Zobaczcie, to jest akumulator, który pokazywałem, on jest od wkrętarki 12-woltowej Makity. To jest stacja ładowania, która nam pokazuje funkcję ładowania. I w momencie, jak nam się pali na przykład ta zielona dioda, no to mamy informację, że nasz akumulator jest naładowany. To, co musimy zrobić podczas ładowania, to po prostu sobie
wcisnąć, widzicie? W tej chwili mamy, o, widzicie, czerwona lampka nam w tej chwili mruga, czyli nasz akumulator ładuje się. I teraz to, co chcę Wam jeszcze pokazać, to może odsuniemy sobie. Mamy tutaj drugą stację ładowania i to jest, słuchajcie, stacja ładowania od tej Makity wkrętarki dużej, 18-woltowej, którą Wam pokazywałem. I to jest bardzo fajny w ogóle proces, słuchajcie, zapinania tego akumulatora, bo wystarczy sobie wpiąć ten akumulator. O, widzicie, i już nam zaczyna startować nasza stacja. Ona troszeczkę stała sobie tutaj w chłodnym garażu, dlatego ona tak sobie wyje, pewnie po prostu trzeba nasmarować troszeczkę wentylatorek. Także to, co widzicie, pokazuje nam, o, zobaczcie, o, widzicie, pokazuje nam czerwoną kontrolkę i zaczyna nam ładować. I w momencie, jak nasza kontrolka tutaj zmieni się, słuchajcie, na o, ucichło już, widzicie, na pełną zieloną, to jest znak, że nasz akumulatorek jest naładowany w pełni. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o, słuchajcie, ładowanie w stacjach dokujących na akumulator. Słuchajcie, moi oglądający, to tak wygląda, jeżeli chodzi o wkrętarki w warsztacie czy tam w garażu. Ja zaprezentowałem Wam, co ja używam. Jak macie jakieś sugestie czy swoje przemyślenia, to piszcie w komentarzach, co Wam się podobało albo co Wam się nie podobało. Także dajcie łapę do góry, zróbcie subskrypcję mojego kanału, udostępniajcie te materiały, żeby tam sobie latało po sieci. Przypominam o tym przycisku wsparcia, który tam jest, żeby po prostu go tam używać w miarę możliwości. Także trzymajcie się, do następnego filmu, na razie, hej.